Bardzo jestem wzruszony takimi powitaniami, no ale przecież trzeba coś powiedzieć. Trzeba też jeszcze powiedzieć coś o sytuacji, w której się znajdujemy, o sytuacji, w której znajduje się Polska. A Polska jest dzisiaj przed wyborem. Czasem w polityce jest tak, że pewne sprawy, pewne kwestie trzeba podnosić wielokrotnie. Sądzę, że to, co wczoraj powiedziałem w Bydgoszczy, to jest właśnie taka sprawa. To jest opisanie stawki tych wyborów. Tych kolejnych parlamentarnych i tych w 20 roku prezydenckich. Oczywiście problem jest bardzo szeroki, musiałbym na ten temat mówić bardzo długo, ale przypomnę euro, wprowadzenie euro, czyli konieczność obronienia złotówki, obronienia w interesie polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych, polskiej suwerenności. Jeśli rozwijamy się dzisiaj naprawdę w dobrym tempie, dzisiaj mamy rokowania na drugim miejscu w Europie, a pierwsza jest Malta, więc przy całym szacunku dla każdego państwa, państwo niewielkie, mniejsze niż Szczecin, jeżeli chodzi o liczbę ludności. To wynika oczywiście z różnych czynników. W ogromnej mierze z bardzo dobrej polityki gospodarczej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Ale to wynika także z tego, że mamy złotówkę, że różnego rodzaju wstrząsy, które zawsze dotyczą gospodarki, dotykają gospodarki rynkowej, przecież mamy te cykle, nas dotykają w stosunkowo niewielkim stopniu. Złotówka to jest taka ochrona naszej gospodarki. I my musimy być na poziomie Niemiec, żeby się tej złotówki pozbyć. Kiedyś będziemy, nie tak długo będziemy, ale dopiero wtedy. To sprawa pierwsza. Druga, to nie jest żadna hierarchia, po prostu dość przypadkowa kolejność. Prawo do wychowania własnych dzieci, do ochrony przedwczesną, to jest właściwie za słabo powiedziane, bo to chodzi o seksualizację od kołyski niemalże dzieci. Dzieci, które są w ten sposób sprowadzane na złą drogę, demoralizowane, często nawet degenerowane. Mamy tego przykłady w różnych krajach. To są przykłady, do których naprawdę nie wolno się odwoływać. Tak jak i nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce pary homoseksualne miały móc adoptować dzieci, by ten cały szturm tej antykultury w Polsce był także prowadzony. On jest już prowadzony, musimy go odeprzeć. Musimy obronić prawo do naszej polityki społecznej. 500+, wcześniejsze emerytury, 13. emerytura, te pieniądze, które otrzymają rodzice, czyli tak zwana wyprawka na początku roku, te 300 zł, bezpłatne leki dla ludzi w starszym wieku. Krótko mówiąc, to wszystko, co uczyniliśmy, a co można przeliczyć na wiele dziesiątków miliardów złotych, to trzeba obronić. A dlaczego to jest zagrożone? No bo przecież nasi przeciwnicy mówią, że to jest nieracjonalne, to jest niewłaściwe, to jest rozdawnictwo. Oczywiście jak są wybory, to zmieniają zdanie. Ale ja państwu powiem coś, co powinno być najbardziej przekonujące. Oni, żeby prowadzić taką politykę, jaką my prowadzimy, musieliby być w sensie sprawności rządzenia,
ale także w sensie moralnym i intelektualnym tacy jak my, a nie są. Musimy, szanowni państwo, bronić naszej równości w Unii Europejskiej, także w tych codziennych sprawach, bo może ta sprawa nierównej jakości towarów jest sama przez się nie najważniejsza, chociaż jest bardzo ważna, ale ona pokazuje pewne zjawisko. My musimy się temu przeciwstawić, bo my wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, żeby być tam krajem i narodem równym z innymi i musimy to obronić. I tu odnieśliśmy już sukcesy. Jeszcze niepełne, ale naprawdę poważne. Pierwsze kroki zostały w Unii Europejskiej, między innymi dzięki nam, w wielkiej mierze dzięki nam, dzięki naszym europosłom, dzięki naciskowi naszego rządu wprowadzone. To dobra wiadomość, ale tą drogą trzeba iść dalej. Wreszcie, szanowni państwo, musimy bronić naszego bezpieczeństwa, bo przymusowa relokacja musi prowadzić do jego naruszenia. Są liczne przykłady w całej Europie. Czy trzeba pomagać? Czy trzeba, jak to się mówi, być człowiekiem? Tak, trzeba pomagać na miejscu. I my pomagamy. I będziemy jeszcze więcej pomagać. Ale mamy prawo do bezpiecznego życia. I musimy tego prawa bronić. Z całą energią, z całym zdecydowaniem. Jak państwo wiecie, to się nam udało. W konkluzjach posiedzenia Rady Europejskiej sprzed około roku to zostało zawarte. Została zlikwidowana ta przedtem właściwie już ustalona i przyjęta przez poprzednie władze polskie przymusowa relokacja. To bardzo ważne osiągnięcie. To też dowód na to, że jeśli się czegoś chce, to można. Chcieć to móc. I wreszcie, proszę państwa, to już szósty punkt, ale on jest fundamentem wszystkiego. Trzeba bronić naszych wartości, tych tradycyjnych. Tych, które ukształtowały się w trakcie naszej historii, jak wszyscy państwo wiecie, niełatwej historii. Tych, które zostały ukształtowane przez naszą religię, przez Kościół. Ale tu trzeba pewnego wyjaśnienia, bo jesteśmy w tej chwili atakowani w sposób wyjątkowo wręcz nieuczciwy i bezecny przez naszych przeciwników z powodu pewnego rodzaju wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w Kościele. I my nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie, także i w sferze Kościoła, nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Co więcej, to my podjęliśmy walkę z pedofilią. Wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał? Kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska. Trzeba było tu nawet... My przygotowaliśmy zmiany w kodeksie karnym, gdzie te przestępstwa będą karane bardzo surowo. Dużo surowiej niż obecnie. Bo dzisiaj bardzo często to jest tak, że to zapada nawet wyrok z zawieszeniem. Praktycznie żadna kara. Jak to się mówi, w zawiasach, czyli w ogóle. Otóż nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd chcą,
jakie funkcje społeczne pełnią. A szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały powierzone, którzy mają pieczę nad dziećmi. I to dotyczy oczywiście także księży. Ale to dotyczy wszystkich, szanowni państwo. Także znanych celebrytów. Nie można naraz spierać się ludźmi, dla których, przepraszam, że mówię takie rzeczy, bo to jest wręcz nieprzyzwoite, ale w tym momencie trzeba to zacytować. 13-latki wskakują do łóżek dorosłych mężczyzn, bo ktoś takie słowa swego czasu wypowiedział w obronie pewnego pana, który ma na sumieniu, chociaż wedle polskiego prawa to już jest przedawnione, tego rodzaju czyny. I jednocześnie w tej chwili wybuchać oburzeniem i próbować nas oskarżać o to, że my to osłaniamy. Nie, to oni to osłaniali. My chcemy być w tych sprawach naprawdę surowi. Bezlitośnie surowi. Ale jeszcze raz podkreślam, że ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. I jeszcze jedno. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona, bo to jest konieczne. Trzeba być tutaj twardy. I ostrzegam, niech nikt nie mówi tutaj o jakichś efebofilach, czy tym podobnych usprawiedliwieniach, to znaczy, że jeżeli ta ofiara jest troszkę starsza, to już w porządku. Nie, proszę państwa, nie w porządku. Kara musi być wobec wszystkich. Musi być tutaj żelazny rygor. Ale czy to oznacza, że przestępstwa, bo to były przestępstwa i to szczególnie odrażające przestępstwa, niektórych nielicznych księży mają uprawniać do ataku na Kościół, do obrażania katolików? Nie, proszę państwa, to nie jest żadna podstawa. My chcielibyśmy się wzorować na Irlandii, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Oni kiedyś byli, przynajmniej jeżeli chodzi o sytuację w Europie Zachodniej, w tamtejszej standardy, krajem biednym. No mniej więcej byli w takiej relacji jak my teraz. Nawet z Zachodu nawet trochę lepszej, kiedy wchodzili do Unii Europejskiej, ale pamiętajmy, to był początek lat 70. Dzisiaj są dużo bogatsi od Niemiec, dużo bogatsi od Holandii. Mają PKB gdzieś na granicy 70 tysięcy dolarów na głowę. To jest naprawdę niezwykle dużo. To jest dużo więcej niż w Stanach Zjednoczonych. I owszem, z tego chcemy czerpać wzory, ale z tego, co tam dotyczyło Kościoła, jego zniszczenia, nie. Bo słowa prymasa tysiąclecia o tym, że kto chce zaatakować, zniszczyć naród polski, ten najpierw zaatakuje Kościół, są prawdziwe, tak jak były prawdziwe wtedy, kiedy były wypowiadane. I to też trzeba pamiętać. Ale powtarzam,
To nie oznacza cienia nawet tolerancji wobec jakichkolwiek patologii, także tej najbardziej ohydnej. Szanowni Państwo, mamy tutaj spotkanie liczne. Dziękuję, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na szczególnej ziemi. Przypomnę tutaj słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście bez mojego świętej pamięci brata nie siedzielibyśmy tutaj, nie rządzilibyśmy, nie byłoby tej całej długiej drogi od czasów porozumienia centrum i rządu Jana Olszewskiego aż po dzisiejsze czasy. To on stał u podstaw tej drogi, to on ją umożliwił i na początku lat 90. i później na początku lat 2000. I on potrafił zwyciężać w wyborach warszawskich, co bardzo trudne, w wyborach prezydenckich. Ale jeśli pamiętamy te słowa, to musimy też powiedzieć jasno, te słowa są dla nas wskazaniem i to wskazaniem realizowanym. Realizowanym z całą konsekwencją. Jest człowiek, który tej realizacji broni. Nawet wtedy, kiedy niektórzy mają wątpliwości. On siedzi na tej sali. Nazywa się Joachim Brudziński. Tak, Joachim. I jest dzisiaj na pierwszym miejscu naszej listy do Parlamentu Europejskiego. Piekielnie silnej listy, bo przecież za nim wspaniali ludzie. Czesław Hoc, pani minister. Elżbieta Rafalska. Krótko mówiąc, proszę Państwa, ta lista musi odnieść sukces. Ale w Parlamencie Europejskim potrzebujemy kogoś, kto jest twardy, zdecydowany, doświadczony i kto będzie oczywiście bronił polskich interesów we wszystkich dziedzinach, bo on to wie. Ale będzie bronił także interesów tej ziemi, bo to musi być ziemia wysokiego rozwoju. To musi być ziemia, która korzysta ze swoich zasobów w sferze kultury, w sferze intelektualnej. To musi być ziemia, która świetnie reprezentuje Polskę, która jest jedną z podstaw, tą bardzo mocną podstawą naszej gospodarki morskiej, ale także gospodarki w różnych innych dziedzinach. Na pewno pan premier będzie o tym mówił. Otóż powtarzam, nie będziecie mieli lepszego reprezentanta niż właśnie Joachim Brudziński. Świetny, dzielny człowiek. Człowiek IV Rzeczypospolitej. Tej, która kontynuuje wszystko to, co było dobrego w ciągu tych ostatnich 30 lat, bo przecież było bardzo wiele dobrego. Staliśmy się wolnym narodem, wprowadziliśmy gospodarkę rynkową, ale która jednocześnie odrzuca to wszystko, co było złem i oszustwem.
A Jachim, mam nadzieję, że nie obrazi się, że tak o nim powiem, Jachim to robi na różnych płaszczyznach. Często tak osobiście, czasem niektórzy nawet mają pretensje, że bywa za ostry. Trzeba być ostry. W Parlamencie Europejskim trzeba być ostry. Ale na koniec trzeba poprzeć naszą listę, numer 4, przypominam. Trzeba poprzeć swojego kandydata. Ja bardzo proszę o poparcie Jachima Brudzińskiego. Ale przede wszystkim trzeba namawiać ludzi do tego, żeby poszli na te wybory. Bo my czasem spotykamy się z takim zjawiskiem. Tak, wy poprawiliście nasz los i my na pewno w wyborach parlamentarnych was poprzemy. No ale na te europejskie to my nie chodzimy. Proszę państwa, tutaj na tej ziemi takich postaw jest sporo. Trzeba je przełamywać. To jest nasz wszystkich wielki obowiązek. Bo jedyną szansą tamtych to jest to, że nasi nie pójdą. Bo jeśli nasi pójdą, nie mają żadnych szans. Ale czy pójdą, to jest sprawa wysiłku nas wszystkich. Każdego z nas, każdy może kogoś namówić. Wśród znajomych, rodziny, przyjaciół, koleżanek czy kolegów z pracy, czy nawet przygodnych ludzi gdzieś spotkanych. Można, argumenty do ludzi przemawiają. I dlatego wierzę, że 26 maja wieczorem dowiemy się o czym? O zwycięstwie!